Środa trzeciego tygodnia Wielkiego Postu. Dzisiaj w modlitwie kolekty usłyszymy następujące słowa. Miłosierny Boże, spraw, abyśmy odnowieni na duchu przez 40-dniową pokutę i karmieni Twoim słowem, całym sercem oddali się Tobie i zgodnie zanosili do Ciebie wspólne modlitwy. Bóg zaprasza nas dzisiaj w modlitwie do tego, byśmy oddali Bogu całe serce i zgodnie zanosili wspólne modlitwy. Możemy sobie zadać pytanie, czy jest to możliwe, by człowiek nie oddawał Bogu całego serca, albo pół serca? Czy jest możliwe oddać Bogu ćwierć serca? Okazuje się, że tak, że jest takie niebezpieczeństwo. Czasami bywa tak, że trudno jest nam oddać Bogu wszystko to, co mamy. To, co jest dla nas najtrudniejsze, to, z czym sobie nie radzimy. Przychodzi pokusa, abyśmy zracjonalizowali swoje życie i uznali jakąś rzeczywistość, której sobie nie radzimy, za słuszną i za dobrą. W konsekwencji jest niebezpieczeństwo, że możemy uznać, że grzech jest dobry. Natomiast Pan Bóg nas wzywa i dodaje nam otuchy i siły, byśmy nie bali się oddać Bogu wszystkiego, całe serce, a przede wszystkim to, z czym sobie nie radzimy, naszą bezsilność, bezradność, nasz grzech. W końcu, w okresie Wielkiego Postu, Pan Bóg nas wzywa do nawrócenia, ale stosuje wszelkie możliwe sposoby, aby nam w tym pomóc, aby nas nie przestraszyć, ale dodać nam otuchy, byśmy z naszą słabością, kruchością stawali przed Bogiem i oddawali Mu naprawdę wszystko, całe serce. Dzisiaj również słyszymy wezwanie, abyśmy wspólnie się modlili, abyśmy zanosili zgodne modlitwy. Co to znaczy? Dlaczego Pan Bóg nas wzywa? Dlaczego wzywa nas do wspólnej modlitwy? Na pewno chce nas zaprosić, abyśmy wiary nie przeżywali w sposób indywidualny, abyśmy odwrócili się od samego siebie, a zwrócili się do drugiego człowieka. I możemy zadać pytanie, w jaki sposób? W jaki sposób nie skupiać się tylko na sobie? W jaki sposób otworzyć się na wspólnotę, na wspólną modlitwę? Z pomocą przychodzi nam Kościół, katechizm Kościoła katolickiego, który mówi, że pierwszym dążeniem modlitwy jest prośba o przebaczenie. Czyli pierwszym dążeniem modlitwy jest stanięcie przed Bogiem w prawdzie o własnej grzeszności. Podobnie jak w mszy świętej, pierwszym aktem jest akt pokuty. Stanięcie przed Bogiem w prawdzie. To nam pomaga trwać we wspólnocie. Uznanie się grzesznikiem. Kolejnym dopiero etapem modlitwy jest prośba o Królestwo Niebieskie, abyśmy wspólnie modlili się, by Bóg przychodził w swoim Królestwie, by przenikał wszystkie nasze rejony życia, by Duch Święty przychodził, przemieniał nasze serce, byśmy mieli inne patrzenie na siebie, na innych ludzi, na historię, w której żyjemy, aby Pan Bóg był uwielbiony we wszystkim, aby Królestwo Jego zapanowało w naszym życiu. Prośmy Boga o to, byśmy potrafili ten dzisiejszy dzień, dzisiejszą kolektę wprowadzić w swoje życie. Prośmy Boga, by dodał nam siły, byśmy stawali naprawdę całym sercem przed Bogiem i potrafili
we wspólnocie Kościoła, w relacji z naszymi braćmi i siostrami razem prosić o to, by Bóg przychodził.